Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś nad tym, ile gatunków płaszczek żyje na naszej ziemi? Żyje ich mnóstwo. Są płaszczki słodkowodne, żyworodne, jajorodne. Jest ich naprawdę mnóstwo. Są przepiękne, przeciekawskie i mają bardzo śmieszny wygląd. Często się do nas uśmiechają, przynajmniej takie mamy wrażenie. No i w naszym opolskim zoo, w nowym akwarium, które tutaj powstało, mamy płaszczki, których jeszcze Państwo nie widzieli, a już zdążyły się rozmnożyć. Tym razem mówimy tutaj o płaszczkach żyworodnych. Jakie płaszczki nam się urodziły teraz? Urodziły nam się potomotrygony. To są płaszczki z Amazonki, z Ameryki. Samica, która nam urodziła te płaszczki, to taka dość duża samica. Ojciec też jest u nas na miejscu. No i na razie staramy się je wyinkubować, żeby zaczęły samodzielnie jeść i będą mogły wtedy wrócić do tego dużego zbiornika tutaj. Płaszczki to ryby. Co one jedzą? No płaszczki to przede wszystkim drapieżniki, więc jedzą pokarm żywy. My je tutaj staramy się karmić pokarmem, który jest już przez nas przetworzony. No ale głównym składnikiem diety to jednak są dalej ryby. A te płaszczki, z którymi Pan jest tutaj w tym basenie, to co to za płaszczki? No to jest Rhinoptera bonasus, czyli płaszczka morska. Taka dość rzadkość, bo mało kto akurat ten podgatunek Rhinoptery posiada w swoich zbiorach. No jest to mega ciekawa ryba, która, no tak jak widzimy, krąży wokoło, pływa w ławicach. No i generalnie dookoła ciężko zobaczyć takie. Tutaj ma Pan jakiś smakołyk, co to jest? Krewetkę, którą one chętnie pobierają, natomiast no, że one są jeszcze u nas krótko, no to ten proces oswajania i aklimatyzacji cały czas przebiega. Każda z płaszczek posiada kolce, czy one są w ogonie, czy u nasady, czy no, w różnych miejscach usytuowane. No to ten kolec jest dla nas zagrożeniem, ale też nie jakimś takim super wielkim, żebyśmy się musieli ich tak bardzo bać. Wszystkie te wypadki takie śmiertelne, które znamy z mediów, jakby miały trochę inne podłoże i trochę inny przebieg niż nam się wydaje, bo ten jad jest groźny, ale nie śmiertelnie groźny dla człowieka. To powiedzmy jeszcze raz, jakie mamy tutaj rodzaje płaszczek, czym one się różnią? No tutaj mamy Rhinoptera bonasus, mamy w tym samym basenie tylko poukrywane trygony koliste, to są takie płaszczki, które zakopują się w podłożu, są o wiele mniejsze, no i posiadamy też właśnie te potomotrygony, które rozmnożyliśmy. Czyli płaszczki słodkowodne. No, możemy je podzielić na słodkowodne i słonowodne. Te słodkowodne maluchy są w bardzo ciekawych kolorach, bo tam są i takie jasne, i ciemne, i centkowane. Z czego to wynika? Znaczy ich kolory teraz wynikają po prostu z tego, że są młode i tak naprawdę takie właściwe ubarwienie będziemy mogli dopiero zauważyć za jakieś pół roku, kiedy one nabiorą kształtów po prostu. Nie? Już wkrótce, drodzy Państwo, otwarcie akwarium tutaj w naszym opolskim ogrodzie zoologicznym. Będziecie mogli sami zobaczyć te przepiękne okazy płaszczek i nie tylko, bo jest tutaj dużo ciekawych gatunków, więc serdecznie już zapraszamy.